przedświątecznie w ostrowieckich domach pomocy społecznej. Jest taki dzień. Na Osiedlu Słonecznym podczas wigilijnego spotkania mieszkańcy mieli okazję zaprezentować swoje artystyczne talenty. Były m.in. świąteczne piosenki, wiele godzin prób zwieńczone jasełkami. Radość nas ogarnia wielka. Zabawimy się w jasełka. Będziemy tu pięknie śpiewać, tak że nikt nie będzie ziewać. Patrzcie więc, panowie, damy, i słuchajcie, zapraszamy. Oraz wspólne śpiewanie kolęd. Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a Bogu na ziemi. A później serdeczne życzenia. Życzę wszystkim tej dziecięcej radości, szczerej, spontanicznej. Niech nam towarzyszy przez każdy kolejny dzień nadchodzącego 2017 roku. Chciałbym, żeby ta wigilia tych świąt Bożego Narodzenia w Domu Pomocy Społecznej została przez Was zapamiętana na długo. I mam wielką nadzieję, że tak właśnie będzie. Nie inaczej było w Domu Pomocy Społecznej na ulicy Grabowieckiej. Tam mieszkańców podczas świątecznego spotkania odwiedził m.in. poseł Andrzej Kryj. Każdy z nas gdzieś w głębi serca ma o co to Boże Dziecię prosić i ma za co Mu dziękować. Ja życzę, żeby tych łask Bożej Dzieciny spłynęło na nas wszystkich, na Państwa, na Panią Dyrektor, na nas wszystkich tutaj zgromadzonych jak najwięcej. Żeby przede wszystkim przyniosło dar zdrowia, bo ono, to zdrowie jest nam wszystkim najbardziej potrzebne. Życzenia mieszkańcom w imieniu senatora Jarosława Rusieckiego złożył dyrektor jego biura Artur Głąb. Podopieczni DPS-u na to świąteczne spotkanie przygotowali wyjątkowe przedstawienie. Były wiersze i oczywiście kolędy. W tym świątecznym czasie przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim złożyli też wizytę w hospicjum imienia Jana Pawła II. Również tego życzę, żeby ta Boża Dziecina rozpromieniała mroki codzienności, aby to, co czynicie dla dobra całego społeczeństwa, przyczyniało się dla dobra wspólnego, ale przede wszystkim dawało tą radość, satysfakcji, służby każdemu człowiekowi. Z okazji zbliżających się świąt zdrowych, radosnych, pogodnych świąt, świąt pełnych zadumy, pełnych refleksji, ale żeby też nowonarodzony Jezus Was natknął taką energią pozytywną na cały przyszły rok. Dopełnieniem wizyty były życzenia składane podczas dzielenia się opłatkiem oraz świąteczna uczta.